się na trzy części. W pierwszej z nich przedstawione zostanie sprawozdanie z naszej działalności w ubiegłym roku. W punkcie drugim przedstawimy Państwu propozycję rozdysponowania budżetu na rok bieżący w oparciu o ideę budżetu obywatelskiego. Natomiast całą część trzecią pragniemy przeznaczyć na rozmowę z Państwem, na Państwa wnioski, pytania czy też spostrzeżenia. Rok 2012 w liczbach. Rada Osiedla obradowała w 9 sesjach, które odbywały się w każdym miesiącu z wyłączeniem, lipca i sierpnia. Wystosowaliśmy 16 uchwał, z tego 10 dotyczyło przeznaczenia naszych środków finansowych, 2 uchwały intencyjne. Jedna w sprawie pasa nadmorskiego, była to sprawa, którą poprawiliśmy na zeszłorocznym spotkaniu sprawozdawczym. Druga uchwała intencyjna dotyczyła braku zamiaru przebudowania przez władze miasta Gdańska skrzyżowania między Rzeczpospolitej Legionów i Nowej Słowackiego. Skrzyżowanie przez TC, które jak Państwo dobrze wiedzą, zostało już przebudowane na wniosek właśnie naszej rady oraz radnego miasta Gdańska Piotra Skiby. Ponadto 3 uchwały powoływały komisję rewizyjną Rady Osiedla. Jedna z uchwał anulowała naszą zeszłoroczną, to znaczy uchwałę z roku 2011. Pytając najlepsze rozwiązanie, jakie było oferowane przez różne gminy. Niektóre oferowały 2 urządzenia w takim stanie, inne 3. Postaraliśmy się wybrać takie, żeby urządzenie było jak najwięcej i jakie najbardziej optymalne rozwiązania prezentowały dla mieszkańców. Jest to oczywiście początek, tylko że może chcemy to się odbudowywać, tak samo jak chcemy stworzyć bardzo blisko i cały ten kompleks sportowy, żeby już nie było takiego miejsca zajmowanego, które w tej chwili istnieje. Więc na tyle, ile mamy po prostu środków i finansów na to znaczy, będziemy starali się sukcesywnie na każdym roku jakąś część naszych budżetów, żeby wykazywać też na dalszy rozwój rozbudowy tego zewnętrznej, która służy tutaj mieszkańcom i myślę, że jest jeszcze zakończyć około 30 października tego roku.
Pielęgnacja zieleni ma trwać aż do następnego 2014 roku. Takie informacje udzielone zostały nam z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która prowadzi tą inwestycję. Tak parę szczegółów, jeśli chodzi na temat tej drogi rowerowej i całej alei Jana Pawła. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wykonane zostaną progi zwalniające na wszystkich trzech przejściach dla pieszych tutaj w tym głównym ciągu. Zostanie wykonany przed kościołem, w tej chwili jest tam straszne błoto po wejściach, dziury. Zostaną wykonane oprócz ścieżki, jeszcze kawałek dalej, zostaną wykonane płyty ażurowe. Kolejna sprawa. Były do tej pory cztery gwiazdy z tym. Jeden zostanie zlikwidowany. Wyjaśniono jedną sprawę, czy wjazd od spółdzielni przy kościele, czy zostanie on na celu